Witajcie, moi drodzy. Mamy znaleźć kustosza muzeum, spoko, nie ma sprawy, ale najpierw wypadałoby się przekimać bądź cokolwiek, dojście do strefy bezpiecznej może nie być takie proste, trochę będę błądził. Tutaj mamy jednego dziadygę, a tam jest strefa bezpieczna, z tego co wiem. Tylko ta bezpieczna strefa nie ma chyba wyra, zaraz sprawdzimy. No właśnie, nie ma za bardzo wyra. Trzeba by się dostać tak szczerze tutaj, ale tu też wyra nie ma. Będzie ciekawie. Na nocki czekać raczej nie mam zamiaru. Wow, co jest? Dobra, ki, jak już hop to hop do bezpiecznej. Wow. Dobra, idź. Do bezpiecznej strefunci. Tu wejdę? No powinienem. Tu nie. A, wejście do kanałów, pięknie. Ty, a w kanałach nie będzie jakiegoś wyra? Zaraz zobaczymy. Troy doskonale wiedziała, o jakie muzeum chodzi Rajsowi. Ten budynek był pierwotnie twierdzą i teraz jest najsilniejszą placówką Rajsa, no życie. No raczej będzie kiepsko. Bo tutaj nie widzę żadnego wyra na mapce. Nie. Tędy przyszliśmy. Kiszka, trzeba będzie podróżować w nocy. Troy doskonale wiedziała, no już. Ten budynek był pierwotnie twierdzą i teraz jest na linii. No już, już. Zabite wirale. Jakieś kurcze bezpieczne strefuńsko. A wprost nas to nie... Nie, tam. No tam by się przydało dotrzeć. Ewentualnie gdzieś tutaj. Dobra, zobaczymy. Postaram się zrobić to jak najciszej, jak najszybciej. Tutaj mamy placóweczkę Rajsa bodajże, nie? Uff. Dobra, pobiegamy trochę nocą. Gdzie? Miasto było. Jedź. Trzeba to zrobić szybko, w sumie jak najszybciej. Dobra, gdzie teraz? Tutaj bezpieczna strefa niby. Tak, tutaj jest bezpieczna. Wchodzimy na dół, bo trzeba by ich pozabijać, żeby bezpieczną odblokować. Tutaj żadnego nie ma? Nie ma. Dobra. Zaczynamy ogarniać bezpieczną strefę. Gdzie? Z czym do ludu? Gdzie? Tutaj korki, dobrze. I tutaj gdzieś jest jeszcze jeden. Tu. O, jak pięknie. No. Dawaj bezpieczną strefę. A jeszcze coś na górze. Nie ma. Dobra, śpi, dawaj dzień.
wyłazimy i lecimy do zadania. Tu mamy zadanie. Napraw tę broń. Tam mamy kustosza, dobra, no niestety nie przejdę górą, będę musiał przejść dołem. Uła. Ale coś gruchu. Purhawa. Jesteś. Dzięki, stary. Ocaliłeś moją żałosną dupę. Na życie, skoro żałosna mogła mnie ratować. Dobra, wchodzimy wyżej. Gdzieś tutaj niby ten kustosz przebywa. Tarik? Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy! Dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyśle. Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego nie może mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnię szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. No to pięknie, szmaragdowy staw. Mamy cel. Dobra. O, ta kotwiczka wiele ułatwia. Poruszenie się w tym mieście bez kotwiczki byłoby koszmarnie trudne. O! Tak na przykład przy tym dużym bęcwale. Wejdę wyżej? No, wejdę. Okej. Wow, no lec. Jaki fajny trolik. No. Trochę sobie popływamy. O, tutaj nawet duży pan. Pięknie. No płyń. Jest sposób, jak sobie znaleźć przejście, wystarczy klikać Q i podświetla nam się ziemia, więc widzę wszystkie wodorosty, jakieś zejścia, nie zejścia. Gorzej się robi, jak jest... Dobra, muzeum, czyli przejście będzie gdzieś z tej strony. Co to jest? Beczki? O proszę, i za pierwszym razem. No cóż, pójdziemy po te jade, no nie ma raczej wyjścia. Thank you.
No dobra, tu weszliśmy. Wypadałoby tutaj się stawić. I gdzieś tutaj lampkę wyłączę. Skoro ma być po cichu, to będzie. Na razie nikogo nie ma, ale skoro to są zbóje Rajsa, to ja sobie wszystko ponaprawiam. 22 apteczki, powinno być dobrze. Wchodzimy. Troy doskonale wiedziała, o jakie muzeum chodzi Rajsa. Ten budynek... No, jesteśmy w tym muzeum. Skoro Troy wiedziała, to nam powiedziała. Wakamakafon. Dobrze. Ale trupów. No jak pięknie. Tam jeszcze jakaś krew się łania. Chyba tędy. Tu widzę zamknięte, więc popłyniemy dalej. Ups, powietrze się kończy. No już widzę przejście, więc nie będzie źle. Kurczę, dużo pływania, no. Jak tak będę miał wychodzić, to będzie wesoło. Ale raczej wątpię. No dobra, jestem. Gdzie dalej? Dalej gdzieś tam. Dobrze. Najlepiej by było o nic nie przehaczyć. Dobra, tutaj mamy trafić. Zaraz mi się ziombel utopisz. A może i nie. Dobra. No to wypadałoby wchodzić. Nie, tylko nie to. No teraz. Jestem w środku. To była ta łatwa część. Zdajesz sobie z tego sprawę? Beznadziejnie podnosisz na duchu, wiesz? Nie od tego jestem, ale powodzenia. No to będzie wesoło, bo jak spadnę, to spadnę tylko raz. Więc wolę to przejść w taki sposób. Dobra, no niby woda, ale okej. Chyba jesteśmy. Ups. Wchodzimy po cichu, czy z pełną rozwałką? No nie, nie gadajcie, będę musiał wejść na pełnej. Dobra, gdzie nas zrespi z powrotem? Tu, dobra, no to wchodzimy na pełnej. Gdzie on jest, do cholery? Zginąłeś, zginąłeś.
Pięknie, co tu masz? To samo. Czyli krab. Tutaj przejdę. Powinienem. Nie, nie przejdę. Górą. Co jest? Czemu tu przejść nie mogę? Jak mam tam wejść? Cholerniki. Tędy? Nie. Brak miejsca w ekwipunku. Aha, wystarczyło otworzyć. Dobrze. Ale to jest pewnie zasadzka. Znów się widzimy. Poprzednim razem zabrałeś coś mojego. Teraz ja zabrałem coś twojego. Już za późno na targi, Rais. Wyjdę stąd Jade, albo z twoją jedyną już dłonią. Zastanów się. Nie możesz żądać oddania jej, Crane. Musisz wykazać zaangażowanie. Do ataku! No, tak myślałem. Już nie żyję. Ty, granat! Z granatów też korzystają? No co? Tutaj nie trafię, dobra. No wytrze, który. Tych granatów tutaj mają od cholery, widzę. Tylko na tyle cię stać? Mogę tak cały dzień! Fajnie, żeś to powiedział, bo akurat nam... Skąd? Ta, z góry. Jak ja mam wejść na tę górę? Wow. Dobra, kolejny mniej. No na pewno. Kolejny. Jeszcze jeden mi został. Tam biegasz. No zaraz ty będziesz samotny. Gdzieś jeszcze? Apteczka, apteczka. To będzie potrzebne. I po co wy z nim współpracujecie? Pułapka, pięknie. Dobra, podnosimy. O, ależ tu piecze! Zdaj się, Crane. No dalej. Nie będzie czekała całą wieczność. Ja
Tak myślałem. Dobra, kolejny, ale ammo nam się kończy. Wow. Ginie jeden z drugim. 18 ammo, ajajaj. Przydałby się taki pan jeszcze. Dobra. Przerzucamy się na tego pana. O shit, ale ich tam jest. Chwilę poczekamy, sobie ammo połapię. No pięknie. No już właś na to. Dobra, gdzie teraz? Teraz tam. Tylko tam by się wypadało wbić. Petardy. Szkoda, że nie mam koktajlu Molotowa, bo bym ich wszystkich wyciął z wielką chęcią. Wejdę tu, nie wejdę. Ajajaj. Ale tu wejdę. No co? Jak ja tam mam niby wejść, jak oni do mnie... Aha, dobra, już rozumiem. Nie było. Ich sobie z ziemi załatwię. Bo oni dwaj będą tak czy siak do mnie strzelać. Gdzie jesteście? Tu jesteście teraz. Dobra. Jakoś się udało. Trzeba by dotrzeć do Jade. Aha, mam ich pozabijać, dobrze. Coś tam pozabijałem, nie? Ty jeszcze żyjesz? O ty wredna małpa. Boże, błagam, nie teraz! No, raczej Bóg nie ma nic z tym wspólnego, mój drogi. Zginiesz od jednej nogi. No tutaj, arena. Coś mi się cholera. Wydaje, że będzie wesoło. Kurwa, co oni ci zrobili? Żyć, Crane. Tahir walnął mnie w łeb, zanim mnie to zrzucił, tylko...
Daj mi chwilę. Zaraz będzie dobrze. Nie masz niestety już żadnej chwili, Skorpion. W zasadzie ten czas, jaki ci pozostał, należy do mnie. Dzięki temu, że naprawiłeś moje anteny, Crane, słyszałem każde wasze słowo. Jak pani zdaniem panią znalazłem? Albo doktora Camdena? Jak pani sądzi, jak zamknąłem drogę między sektorami? Ja jestem reżyserem tego filmu. A skoro mam wyniki badań doktora Zira, GRE zrobi to, co ja im każę. To oznacza, że wy jesteście zbędni. Taki! Jeśli dobrze pamiętam, obraziłeś się, kiedy nazwałem cię tresowaną małpą. Ale spójrz na siebie, tańczy, daj się w ciemności. Gdzie? Z czym do ludu? Miałeś dostatecznie dużo siły, by do mnie dołączyć, ale brakuje ci siły charakteru. Uważaj to za swego rodzaju ćwiczenie rozwojowe. Dobra, kij, wyciągamy maczetę i kroimy. A to one mnie tak szybko cięły. Dobra, jednego mnie. Kolejny. Chodź tu. Chodź, wynośmy się stąd. A tu zamknięte. Jade, jesteś ranna? Nie ogryźli cię, prawda? Wszystko gra, naprawdę, tylko... Tylko daj mi chwilę. Ze słodką małą Jade nie jest dobrze, Crane. Została ugryziona wiele godzin temu. Próbowała to ukryć przed tobą. Jeden ugryzł mnie w nogę. Nie było o czym mówić. Raz jeszcze stajesz wobec trudnego wyboru, Crane. Twoja cenna Skorpion zaraz się zmieni. Ale ty również. Kto otrzyma antyzynę? Które z was wyjdzie z tego cało, dożyje jutra. Musisz zdecydować. Jade, masz. Weź to. Nie. Daj spokój. Przecież moja jeszcze działa. Ty potrzebujesz jej bardziej niż ja. Crane, chcę, żebyś obiecał mi jedną rzecz. Jak przyjdzie czas, to ty skręcisz mi kark. Co? Nie, ja... Obiecaj mi. Jade, nie... Jade, gdzie jesteś? Jade! Idę tam, gdzie ona biegła. Musisz mnie wysłuchać, Crane. Crane, słyszysz mnie? No dalej! Uf. Jade, gdzie jesteś? Jade! Co to?
Tutaj są jakieś jeszcze drzwi? Musisz mnie wysłuchać, Crane. No tutaj nie przejdę. Tam są jakieś drzwi tam. Fajnie by było mieć plan całego muzeum. Szkoda, że nie pomyślałem. A raczej Crane nie pomyślał, bo kustosz to miał. Pewnie, w głowie. Wiem, że chciałeś mnie ocalić. I każdy zdecydowałby się oddać mi tę fiolkę. Gdzie ty jesteś, kobieta? Aha! Ale teraz jest już na to za późno. Dla mnie jest już za późno. Co to jest? No i pięknie. Bieganie po stolikach nigdy nie było moją domeną. Jakaś szkoła. Albo coś szkoło podobnego. Okej, bieganie po stolikach nie, no to wejdziemy tędy. Przez chwilę winiłam cię za śmierć Amira. Chciałam cię zabić. Ups. Ale teraz wiem, że to był jego czas. Czas, kiedy musiał odejść. Gdzie ja tu mam iść? Uciekamy! Nie, tylko nie to! Każde życie kiedyś się kończy, Crane. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Jakieś inne przejście? Zombie się uczą. O, cześć, Jade. Przychodzimy na świat i w końcu umieramy. Nic nie może tego zmienić. Jest coraz gorzej! No pięknie. Może gdzieś tutaj. A gdzie dalej? Tam. Czego dokonamy w międzyczasie? Jak ja tam przejdę? O, dobra. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Amir nie zmarnował życia, a teraz go nie ma. Rahim też nie. I jego też nie ma. Jeśli poświęcenie mojego życia może ocalić Haran, to tego właśnie chcę. Czy ja wchodzę? Olul. Cholera! No. Ale boli! Aha. To jakieś śmieci, co? Nie odbieraj mi tego, Crane. Dobre. Urodziłam się za wcześnie. Lekarze nie wierzyli, że przeżyję. Ale walczyłam. Zmagałam się i ciężko pracowałam. I pracowałam. Teraz jakoś tam mam się dostać, tak? Pytanie, kuźwa, chyba żartujecie. Zostałam skorpionem. Odcisnęłam swoje piętno. Chyba żartujecie. Te
czas nadszedł mój czas. Tylko nie to! Nie możesz mnie ocalić. Musisz mi pozwolić ocalić ciebie. Daj się ocalić. Nie. Do diabła nie. Nie zmuszaj się do tego! O Boże. Co ja zrobiłem? Przepraszam. Nie chciałem. Jedno z nas musi żyć, Kyle. Musisz tylko pamiętać, co mi obiecałeś. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, ktoś wybrał za ciebie. Zawiodłeś mnie, Kyle. Ty, ty, ty i ty. Wejdźcie tam i zabijcie ich. Ty, ty, ty i ty. Czterech. No dobra. Życie się mówi. Maczety? O, bywało gorzej. Dobra jest. Ups. Mamy problem. No. Tragiczny finał, gdyby Kyle teraz zginął. Ale życie. Skorpion nie żyje. Achir! Zabij tego sukicyna! O, teraz Tahir! Pięknie! Dawaj go! Dawaj tego bombla. Wy Amerykanie nie wiecie, kiedy się poddać, co? Aha. Mam tylko maczetę. Jest za późno. Twój świat niedługo przestanie istnieć. Dobra, dobra, pierdu, pierdu, ja posłucham. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Nic. Z człowiekiem walczy się trochę łatwiej niż z zombie. Czemu tego nie rozumiesz? Z tym, że Tahir jest dość duży. Ale mi wyłożył bułę, za co? Aha, bo on bije leżącego. No to życie. No wstawaj! Boże, teraz z nim wygrać. Będzie wesoło. Czy ja nie mam jakichś umiejętności? No niewiele. Damy wiatrak, no zobaczymy. Tu jesteś. No ej, to było unfair. Dobra. Miałem broń, nagle nie mam broni. Powinienem móc ją wyjąć. Wow. Wstawaj, wstawaj. Wstawaj. Bo on zaraz dobija. Czekaj, a tutaj nie było ich broni? Nie, kicha. Mógłbyś się chociaż nie męczyć. Walka na maczety sobie wymyślili.
No ej, jaki ty masz zasięg, typie? Muszę poczekać do momentu, aż będziesz rzucał, czy jak? O tak. Gdzie jest Raiz? Nie dowiesz się, chłopcze. Gdzie on uciekł? Nie uda ci się znaleźć Raiza. Cholerniki. Sam się znajdzie, kiedy będzie chciał cię zobaczyć. Widzę, że bolą cię moje słowa. Nie martw się, twój ból niedługo minie. Czas zdychać, gnoju! No nie. Przecież tego nie będzie łatwo wygrać. Jeden toporek i ginę, ta firma pół HP. Mam tylko nadzieję, że to będzie tak jak z tym wielkoludem na arenie. Z tym mutanciskiem. Byłoby dużo łatwiej, gdyby Tahir miał pół HP wtedy. Co to za wody w rzucaniu? Dobra. Cóż. Szybko go nie zabiję. Odcinek będzie miał prawie godzinę. No ej! On sobie zrobi unik i tyle. To jest Tahir. Ale i tak, jak go zabiję, to zostaną mi te łebki do rozwalenia. Tahir to ten największy. Fajnie by było ich odciągnąć od niego. Ty jesteś? Tam jesteś. Myślę? Dobrze myślę. Broń nieskuteczna, pięknie. No i teraz ja mu obrażeń nie robię, co jest? Nawet naprawić tego nie mogę. Dobra. Mamy jakiś nadziak. Może go zabijemy. Będę stosował może cięższe ciosy, bo to widzę działa. Ale nie w takim wypadku. Ej, bo on do mnie zaraz podejdzie. Tak, nie ma to jak się zablokować. Dobra, chwilę pobiegamy. Trochę żyćka nam się zrespi. A raczej wróci. Jedziesz wyżej czy do 45? Do 45, ajajaj. Jeszcze z tobą nie skończyłem.
Długa walka. Oj, długa. No co? Przecież on mi... Nie wierzę w niego, nie? On mi pociągnął tylko z noża. Chyba, że z buta wyciągnął po drodze. Oj, Tahir nie będzie łatwy do zabicia. No, co? Ty, tutaj są jakieś... Gaśnice. Coś jeszcze? Jakaś gaśnica? Zrobimy tak. Najpierw zbadam trochę ten teren. Tu mam niestety, dobra. No z Tahirem łatwo nie będzie niestety. Tutaj mamy Tahirka. Dobra. Jeden cios, znowu biegamy. Drugi. Dobrze. No nie rzucaj we mnie, bo ci się to nie zda. Tam jest chyba jeszcze jakaś broń. Tahir stoi za ścianką, dobra. Maczeta wojskowa, dobra, większe obrażenia. Okej. No to jak bolało, to giń. Niestety będzie dużo biegania, bo mam mało HP. Ktoś mnie z tej podchodzi? Nie, tylko Tahir tu jest. Dobrze. No. Wow. Teraz takie numery robisz? No, nie trafione. No, co? Jak on mnie... Gdzie on mnie tam sięgnął? Przecież tam nikogo nie było. Łatwiej by było bez jego przydupasów, no ale niestety. Dobra. Coś łatwiejszego. Ty. Może mnie tak nie atakuj. Ziombel, Tahir nie żyje, brawo. Spójrz tylko. Za to umarła Jade, a teraz leży na ziemi jak śmieć. Raiz musiał to upuścić, gdy przede mną zwiewał, co? Szlak to tylko próbki tkanek. Gdzie jest druga paczka? Idź do diabła, Kray. A, jej. Mocno cię poturbowałem, co? To nie wygląda na rany, które się łatwo zagoją. No i? Więc zabij mnie. Nie, nie zasłużyłeś. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdychał długo i powoli. Tak? Czemu więc tego nie zrobisz? Bo nie zamierzam dawać ci choćby cienia szansy na zemstę. Życie. Gin. Dobra. Troy, tu Crane. Crane? Żyjesz? Troy. Jade nie żyje. O nie. Tak mi przykro, Crane. Naprawdę. Co się stało? Uratowała mi życie. Znowu. Umarła ratując mnie. Crane, musisz sprawić, aby ministerstwo odwołało bombowce. Za to oddała życie Jade. Żebyś mógł to zrobić. Jest tam Savvy? Udało mu się znaleźć sposób na nadanie wiadomości? Tak, udało mu się. Ale
żeby to zrobić, musisz do mnie przyjść. Dam ci wzmacniacz, którego Savi używał do przebicia się przez zagłuszanie. Czekam na ciebie w schronieniu w połowie drogi do masztu, na którym musisz zamontować ten wzmacniacz. Dobra, Troy, już do ciebie idę. No cóż. Jeszcze opuścimy muzeum. Twierdza Rajsa nie taka duża. Ups. Znowu miśki. Ile można? Ej, no, tam było trafienie. Czego się boisz? Spróbuj się ze mną jak najszybciej. Jeden mniej. Drugi też mniej. Giń. Skrytka, dobrze. Ekwipunek, zabieramy wszystko. Aha, brak wolnego miejsca, dobrze. Co my wywalamy? Wywalamy to. To mogę wywalić. Zabieramy to. Wszystko zbieramy. Hałwy, ile mam? Ojeju. Dobra. I wychodzimy do strefy zero. Oboje z Jade zostaliśmy zarażeni i Raiz kazał nam walczyć o antyzynę. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a kiedy się zmieniła, zapewniłem jej wieczny spoczynek. Boże. Najpierw Rahim, teraz Jade. Raiz mi za to zapłaci. Zginie śmiercią gazową. Zgazujemy łobuza. Ale teraz, moi drodzy... Słyszy mnie pan? Słyszę pana, jak pan idzie? Czyżby? Teraz pan Jane? Cóż, tak, w zasadzie znalazłem. Mam próbki tkanek. Przyniosę je panu, ale najpierw muszę załatwić pewną rzecz niecierpiącą zwłoki. W porządku, panie Crane. Proszę jednak pamiętać, że czas jest na wagę złota. Wiem, doktorze. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Będę w kontakcie. Dobrze, moi drodzy, ale na spotkanie z Troy polecimy już w następnym odcinku. Trzymajcie się i miłego dnia.